w lesie pusto, ani żywej duszy, jakby zmarło 10 km. Zrobione godzinka, a dzisiaj sobie pogadamy na temat taki, ale ja przecież nie mam czasu. Zapraszam. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj temat, tak jak już wspomniałem, często się słyszy coś takiego, dosyć bardzo często bym powiedział, w 90% w dzisiejszym społeczeństwie, ale ja nie mam czasu. No tak, ale ja nie mam czasu. Każdy na szczęście w dzisiejszych czasach ma tyle samo czasu, czyli 24 godziny. Zakładając, że minimum 8 godzin dla dobrego samopoczucia powinniśmy spać. 8 godzin to jest nasza praca. Mamy zazwyczaj tak, chociaż jeżeli osoby, przedsiębiorcy prowadzący firmę są, to muszą być dostępni więcej, ale pomijając, tak średnio liczymy. 8 na spanie, 8 na pracę i zostaje nam 8 godzin. Przez te 8 godzin to my decydujemy, co będziemy robić, gdzie, z kim, co i jak. Ale jak się widzi, jeżeli przez te 8 godzin spędzamy na rzeczach dosłownie nic nie wnoszących do naszego życia, czy to oglądanie telewizji, czy to scrollowanie Facebooka, czy to scrollowanie YouTube'a, Instagrama, lajki różne, i tak naprawdę później budzimy się z telefonem, że trzeba iść spać. Tak to właśnie dzisiaj wygląda. Jeżeli się mylę, poprawcie mnie, ale dzisiaj właśnie tym tematem przewodnim jest tekst, ale nie mam czasu. Jak nie masz czasu, jeżeli każdy ma tyle samo czasu, 8 godzin na spanie, 8 na pracę i reszta 8 godzin, to ty decydujesz, co będziesz z nimi robił. Tak więc w życiu ważne są cele. Jeżeli nie masz czasu na sport, na zdrowe odżywianie, no to chyba coś tu jest nie tak z tobą. Nie wiem, jakie jest wasze zdanie. Dajcie znać w komentarzu, ale od zawsze moim właśnie zdaniem jest tak, że zdrowie jest najważniejsze, bo jeżeli nie będziesz miał zdrowia, wszystko się posypie, to później wszystko inne schodzi na drugi plan. I znajomi, przyjaciele, ci w cudzysłowie, bo jak to się mówi, prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie i wtedy mogą wyciągnąć rękę, pomóc, kiedy trzeba. Tak więc każdy, podsumowując, każdy ma tyle samo czasu. Każdy decyduje o tym, gdzie, co, jak, robi, z kim. 8, 8, 8. Takie dzisiejszego odcinka liczby przewodnie. Tak więc dbajcie o zdrowie, ruszajcie się, zdrowo się odżywiajcie, a reszta, jak zostanie trochę tych minut, można spędzić właśnie na, jak ja to mówię, takich głupotach. Bo przecież życie mamy jedno, ale najważniejsze robić to, żeby było efektywne. Efektownie, efektywnie. Trzymajcie się. Hej.